co jeszcze robimy? Te dobre rzeczy mierzymy, czyli witaminy. W Niemczech musimy trzymać się ustaw. Robimy to, jesteśmy laboratorium certyfikowanym, ale robimy to. Tu widzą Państwo na przykładzie B12. Niemieckie Towarzystwo Dietetyczne powiedziałoby wystarczy, a my mówimy nie wystarczy. Czy chcesz mieć tyle B12, żeby nie być chorym, czy tyle, żeby być zdrowym i przez cały dzień móc się z uwagą przysługiwać? A zatem tutaj chcemy być w optymalnym obszarze, czyli tutaj zalecilibyśmy podanie B12 temu pacjentowi, a tutaj bierzemy również mierzymy stres nitrozatywny, dokonujemy pomiaru w moczu, mierzymy kwas metylomalonowy, te wszystkie rzeczy można mierzyć w moczu, a także mierzymy te parametry w krwi i na przykład nitrozyna, także czasami robimy badanie moczu, a czasami krwi, a czasami jedno i drugie. No i tutaj przedstawiam Państwu kilka rzeczy. Jeżeli Państwo napiszą do mnie albo wyślą mail, to z przyjemnością podeślę Państwu te szczegółowe informacje. Stres oksydacyjny też to sprawdzamy, a zatem mierzymy pojemność oksydacyjną, kosztuje 17 euro, oznaczamy w surowicy krwi, patrzymy jaki jest poziom antyoksydantów krwi pacjenta. I tak to wygląda, to są te wartości i tutaj jest bardzo duże utlenienie tłuszczu, utlenienie lipidów, tutaj elementy DNA też są utleniowane, także bardzo duże obciążenie oksydacyjne u tego pacjenta. Glutation też mierzymy. Jest ważne posiadanie glutationu, ale też ważna jest forma. Także tutaj u pana, u tego pacjenta glutation jest prawie całkowicie utlenowany, a zatem musimy jakoś prowadzić odpowiednią terapię, aby chronić glutation przed utlenieniem. I tutaj konkretne zalecenia, propozycja terapeutyczna, co podajemy pacjentowi, czyli taka mieszanka, terapia infuzyjno-doustna. Także jedno i drugie jest tutaj w tej interpretacji badania uwzględnione. No i też ja wspomniałem kilka przykładów, mierzymy dużo więcej parametrów, ale nie wystarcza mi czasu. Mamy też tą całą procedurę i materiały po niemiecku, jest kilka także po angielsku. Proszę się do nas zwrócić, wyślemy. Mamy tutaj także artykuły dotyczące diagnostyki i możliwości terapii mitochondrialnej. Tutaj jeszcze jedna rzecz i kończę, bo to jest coś nowego, bardzo ekscytującego, zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji u pacjentów post-covidowych, no bo osoba, która miała COVID, no stres, maski, strata pracy, osoba popadła w wyczerpanie. U takich osób przeprowadzamy analizę moczu, analizujemy metabolom i no patrzymy, jak wygląda metabolom oraz przemiana materii, czyli patrzymy na wszystkie szlaki metaboliczne i tutaj kilka punktów odnośnie tego. A zatem mierzymy neurotransmitery, neuroprzekaźniki, czy jakiś nie brakuje u pacjentów, którzy na przykład byli poddawani sztucznemu oddychaniu, też mają niedobór, na przykład adrenaliny. Mierzymy kofaktory i inne parametry, czyli funkcje mitochondriów.